I słuchajcie, kolejna moneta PRL-u warta poszukiwań. 20 zł, skrętka około 180 stopni. Rocznik 1984, ten najrzadszy, więc fajnie. Cena takiej monety około 50 zł. Ten orzeł musi być skręcony. Widzicie, jak to się odwraca dla tych, którzy są laikami, nie wiedzą o co chodzi, bo powiedzą zwykła 20, też taką mam. To w zwykłej 20, zaraz wam powiem, jak się kształtuje orzełek. Orzełek tak wygląda w zwykłej 20, tej normalnej, gdzie nie było żadnych błędów, moneta nie jest zepsuta. Widzicie, orzełek odwraca się tak samo jak monetka. A tutaj macie jeszcze raz tą monetę 20 zł o wartości około 50 zł, zależy od podaży i popytu. Teraz rośnie popyt na destrukty, więc te ceny są do góry. Wszystko o cenie wam powie licytacja. OLX, Allegro, Numi Market, cokolwiek sobie wystawicie dla ludzi, którzy się nie orientują, wystawiacie na OLX-ie, zaproponuj cenę, możecie dać cokolwiek i wtedy dostaniecie dość wyższą kwotę niż normalnie za monety PRL-u. Ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.